Zwariowany klimat, unijne ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów oraz zawirowania na rynkach fundują nam wiele emocji. Jak więc obecnie prowadzić agrotechnikę, żeby uzyskiwać stabilne, opłacalne plony? Czy można taniej i efektywnie nawozić i chronić? To jedne spośród wielu pytań, na które postaramy się wspólnie z ekspertami znaleźć odpowiedzi na styczniowych seminariach uprawowych Top Agrar. Aż trzy sesje tematyczne. Sesja pierwsza to uprawa w obliczu zmian klimatu. Jak dopasować agrotechnikę zbóż i rzepaku. Sesja druga to ochrona i nawożenie przy wysokich cenach i ograniczeniach administracyjnych, efektywność ochrony biologicznej i metod hybrydowych. Oraz to, na co wszyscy czekamy: zalecenia dla zbóż, rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych na wiosnę 23. Nowością w tym roku jest udział, możliwość udziału w seminariach dwudniowych. Podczas drugiego dnia również zaplanowaliśmy trzy sesje tematyczne. Będziemy mówić o tym m.in. jak dopasować system uprawy gleby do wymagań ekoschematów i rolnictwa węglowego. Porozmawiamy o zaletach i wadach systemów uproszczonej uprawy gleby. Porozmawiamy także o tym, jak ustabilizować plony słonecznika. Omówimy sobie praktyczne zalecenia po minionym sezonie i wisienka na torcie. Jak łączyć agrochemikalia. A także na co zwrócić uwagę w uproszczonych systemach uprawy gleby. Naszymi ekspertami w tym roku będą m.in. profesor Hans-Georg Schönberger oraz doktor habilitowany Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Lublin o Poznań, od 10 do 13 stycznia. Serdecznie zapraszam na seminaria Topagrar. Zapisujcie się już dziś, liczba miejsc jest ograniczona.